Filmów z testowania Maxów na moim kanale pojawiło się już kilka, jednak zawsze skupiały się one tylko na wyciskaniu na klatę. Tym razem stwierdziłem, że dodam do tego przysiad oraz martwy. I jeszcze na szybko przed ćwiczeniami wrzucam tu moje aktualne pomiary. Pierwszym bojem, który sprawdziłem, był przysiad. Przez większość czasu na siłowni robiłem go źle technicznie. I w dodatku, jako że jest to ćwiczenie na nogi, często było przeze mnie pomijane. Sytuacja ta odmieniła się po filmie z trenerem personalnym, który poprawił to, w jaki sposób robię przysiady, przy tym sprawił, że zacząłem traktować to ćwiczenie bardziej poważnie. Moim ostatnim i jedynym testowanym One Rep Maxem jest 130 kg, który mogliście zobaczyć w lutym na dedykowanym shortcie. Dobra, wyrównanie rekordu 130. Ja nie wiem, jak się zachorować, ale będę wstał po prostu. Psychicznie, kompa wstały, no. Chociaż trochę mi kolana rozjechały. Właśnie tak się było. No dobra, więcej założę. 140. Dobra, pięknie. Ale więcej nie biorę. My trochę w dwójce ciągnie. Ta technika też nie jest jakaś super na przysiadzie, więc nie będę tu pakował. Dużo więcej ciężaru, jest jakiś progres, 10 kilo do odnotowania. Lecimy dalej. A dokładniej lecimy do martwego, czyli do boju, który od zawsze bardzo lubiłem. Ostatni raz Maxa na nim testowałem w połowie grudnia, kiedy to 160 kg okazało się limitem. Od tamtego czasu zrobiłem bardzo duży progres na serii, więc uznałem, że nawet nie będę się bawić w wyrównywanie tamtego wyniku. I na sztangę założyłem 175 kg. Powiesz coś przed tym wielkim momentem? Ale to śliwa, to po co mnie nagrywa się? Ale nie, może coś też powiedzieć przed tym. Co robi to? Myślę, że 180 pójdzie. Proszę Państwa, widzicie te tejpy? Widzicie ten pas? Widzicie ten mat? 175. I miejmy nadzieję, że nowy mat. Dawaj. Ciekawe ma drop. Dropa pytaj. Dawaj, góra! Jest! Let's go. 180? Spróbujemy jeszcze, no. Pójdziemy. Nie tak tego, jak to zakłada. Nie, przestań. Daddy. Lepiej na to. Dobra. Ave Maria. Dawaj, jazda, jazda, jazda. Dawaj, góra. I góra! Dawaj, góra! 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 Ave Maria, kurwa. Podjarany nowym wynikiem spróbowałem jeszcze 190 kg. Jednak tego ciężaru nawet nie oderwałem z ziemi. I teraz przechodzimy do części filmu, na którą pewnie każdy czekał, czyli do płaskiej. Jest ona moim ulubionym ćwiczeniem na siłowni. I pomimo zrealizowania swojego celu w zeszłym roku, jakim było 100 na klatę, nie przestałem jej robić. A co więcej, dużo sprogresowałem w tym czasie. Moim ostatnim maksem, jaki pokazywałem, było 110 kg 31 grudnia. Od tamtego czasu minęły 4 miesiące i nadszedł czas to poprawić. Nowy max 115. Formalność. Zobaczymy, czy taka formalność. Formalność. Jak 110 chodzi na 10. Jakie dzieje? Za 2 miesiące. Dawaj, wynieś. No. Jeszcze z pauzą to zrobił, ja. Jeszcze z pauzą. Kurwa, bez. 125. Dawaj górę. Nie. Jak na razie 125 kg niestety okazało się zbyt ciężkie. Z tego powodu w następnej próbie zszedłem do 120. 125, druga próba. 120. 120. Druga próba. Dopisałem. Będziesz mówił, co się dzieje. Dobra. Dawaj. Chodź. Fajnie. Jak widzicie, nie cieszyłem się jakoś bardzo z tego wyniku, bo nie ukrywam, że moim celem w tamtym dniu było 125 kg. Plus tego jest taki, że mam co robić. A końcowo moje progresy wyglądają tak, jak widzicie. I dają mi one łącznie 440 kg w trójboju.